Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget. No i dziś, moi drodzy, będziemy sobie dyskutować. Ale nie będzie to dyskusja dla niektórych zapewne przyjemna, będzie raczej bolesna, powiedziałbym. I będzie to takie, no w zasadzie, wsadzenie kija w mrowisko. Tylko że ten kijek jeszcze poprzednio sobie umoczymy w kupie, tak żeby on bardziej śmierdział, żeby bardziej bolał, jak się go tam wsadzi. No i omówimy sobie dzisiaj, moi drodzy, największą bolączkę graczy World of Warships, czyli innych graczy. To jak jedni patrzą na drugich, kto ma rację, kto ma większe pretensje i kto ma do tych pretensji większe prawo. Jedni narzekają na czerwonych, że padają jak muchy, nie ma czasu zrobić dobrego wyniku, bo bitwy kończą się po 7-8 minutach albo nawet szybciej. Gwałtem jednej strony na drugiej, nieważne czy to przegrywają zieloni, czy przegrywają czerwoni. Krótka bitwa raczej nie daje możliwości robienia dobrego wyniku. Czy tam nie dają wsparcia, kiedy chce się zagrać agresywnie, nie przytrzymają ważnych punktów mapy, po prostu no, nie pozwalają nam rozwinąć skrzydeł, powiedzmy. Z drugiej strony mamy fioletów, czyli graczy stojących na szczycie łańcucha pokarmowego, takich najlepszych wymiataczy, ci, którzy narzekają na tych, co niby grają dla zabawy. Bo fiolety to są paskudne, kampią, nie pomagają, nie grają, takie różne, nie grają zespołowo, patrzą tylko na swój wynik, przy czym w związku z tym nie idą aktywnie do przodu i nie robią nic sensownego w bitwie, bo stoją z tyłu i robią wynik. I ogólnie to po której stronie byśmy nie stanęli, to przeciwna jest wszystkiemu winna. I przeciwna oczywiście jest ta najgorsza, a my mamy rację, bo jesteśmy pokrzywdzeni ze względu, że albo gramy dla fanu, a oni przeszkadzają, albo przez to, że chcemy zrobić wynik, a oni nie dają, bo zdychają. Także no to jest taka dosyć dyskusyjna kwestia. I na ten temat chciałbym tutaj w tym materiale sobie pogadać. Oczywiście zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Mam nadzieję, że odezwiecie się i dacie znać, co uważacie na ten temat. Bardzo fajnie by było, gdybyście przedstawili swój punkt widzenia. Ja Wam przedstawię swój. Oczywiście zarzucicie mi na pewno, że jestem dosyć stronniczy w tłumaczeniu takich tych zagrań. No ale to pewnie wiecie, jakie jest moje podejście do tego. Także przejdźmy sobie do omawiania tego, co Wam chciałem tutaj właśnie przytoczyć. Najpierw spójrzmy sobie na całą sprawę z czerwonej rozrywkowej strony, czyli tych, którzy grają sobie od czasu do czasu, bo lubią sobie postrzelać stateczki, interesuje ich marynistyka, czy jakiś tam inny mają powód, żeby do tej gry usiąść i spędzać przy niej czas, inwestować w nią pieniądze, czy inne rzeczy. Z jednej strony to jest całkiem zrozumiałe, bo gra jest no, w miarę atrakcyjna wizualnie, pływa się tu fajnie odwzorowanymi okrętami z okresu obu wojen światowych, masz wolną chwilę, siadasz sobie, klikasz, strzelasz sobie w stateczki, może coś zatopisz, może jakąś fajną eksplozję obejrzysz, bo kogoś zdetonowałeś, albo ciebie zdetonowali. No ogólnie jest fajnie, zero stresu, zero złości, po całości, jak to mówią. Ale czy na pewno, moi drodzy, tutaj pojawia się już raczej taki aspekt psychologiczny. No i ludzie twierdzą, że oni nie patrzą na wynik, oni to mają w dupie, oni przychodzą sobie pograć dla zabawy i grają dla tej właśnie zabawy i nie interesuje ich to, co w tej bitwie zrobią. Nieważne, czy stukają 200 tysięcy na piątym tierze i zrobią 6 fragów, czy grają 3 minuty i jest szybki port. Weźmy sobie... mam to dalej opisane. Ludzka psychika, bo ten film ma scenariusz. Niestety scenariusz był pisany dosyć dawno, nie pamiętam już co gdzie jest, dlatego nagrywam ten materiał już drugi raz, także mam nadzieję, że tym razem będzie w miarę płynnie i da się to jakoś wysłuchać i obejrzeć. Ludzka psychika jest tak skonstruowana, że bardzo często sukces przypisujemy sobie, a natomiast za porażkę winimy wszystkich dookoła. W końcu znane jest w Polsce takie powiedzenie, sukces ma wielu ojców, tylko klęska jest sierotą. Nawet najsłabszy gracz, nie potrafiący wykorzystać absolutnie żadnych zalet, żadnego okrętu, chodziło o to, że gracz, który nie wkłada do gry zero zaangażowania, nie interesuje się tym, co w niej zrobi, po prostu wchodzi, strzela i nic go nie obchodzi, jaki będzie rezultat. Nawet taki gracz będzie chciał pochwalić się swoim jednak lepszym osiągnięciem. Nie znajdziemy na Facebooku, na Discordzie, na forum czy gdziekolwiek screena, w której koleś zrobił 20 tysięcy pancernikiem na przykład na tierze 10, ale dopisał tam pod screenem, no tu się zajebiście bawiłem, dźwięk pocisków uderzających w mój pokład jest fenomenalny, a eksplozja wywołana przyjęciem torpedy prosto pod magazyn amunicyjny widowiskowo rozświetliła ekran. Było rewelacyjnie, dlatego nigdy więcej nie założę już sygnału detonację. Widzieliście takie wpisy? No ja nie, niestety nie. Także
Nawet każdy najsłabszy gracz pokaże wam bitwę, która mu wyszła. Nie pokaże tego, że on się fajnie bawił, bo było, nie wiem, 3 minuty napierdzielania na prawo i lewo, ale w końcu w nic nie trafił, torpedy wyminęły, bo nie uzbroiły, albo jeszcze co innego się wydarzyło, no i trup. No takiej bitwy wam nikt nie pokaże. Także psychologia, moi drodzy, ma na to fachowy termin. Jest to racjonalizacja. I tutaj cytując Wikipedię. Racjonalizacja to jest w psychologii jeden z mechanizmów obronnych, pozorne, racjonalne uzasadnienie po fakcie swoich decyzji i postaw, kiedy prawdziwe motywy pozostają ukryte także często przed własną świadomością. I mamy dwie odmiany tego racjonalizowania naszych zachowań. Nazywane one są kwaśne winogrona i słodkie cytryny. I na czym to polega? Ja wam tutaj jeszcze podam przykład. Kwaśne winogrona to jest uznanie za nieważny celu, którego nie osiągnęliśmy. I to mi się bardzo podoba. Oba te terminy pasują wręcz idealnie. I weźmy sobie na przykład gościa. Wchodzi do bitwy. Chce zrobić krakena, nie? Chce zrobić tam, nie wiem, pizdę odznaczeń, ogólnie chce narobić wyników. Ale dostaje torpedę na mordę na początku. Albo dwie. Albo trzy i go nie ma. No i w końcu stwierdza, że no, ten kraken to tam w sumie do niczego jest niepotrzebny. Tam, no, taka tam kółeczko z ośmiorniczką, no na co to komu. Także to jest jeden z przykładów. Słodkie cytryny też jest bardzo wymowny i pasujący do tego, co obserwujemy na różnych forach, Discordach, czatach i innych takich rzeczach. Czyli słodkie cytryny. To jest, moi drodzy, wmawianie sobie, że przykre zdarzenia i sytuacje będące naszym udziałem są w rzeczywistości przyjemne. I to się bardzo ładnie dotyczy też tego, co ludzie robią w grach. Wchodzisz do bitwy, dostajesz devasta, nie wiem, pływasz przez pół bitwy ganiając za przeciwnikiem, nie robisz w bitwie nic, ale potem sobie mówisz, a no, se popływałem, powiem wam, jakbym tak wędkę za burtę wystawił, to może nawet coś złowił. Także ogólnie relaks był zajebisty i bitwa była fajna. No nie bardzo, takich tłumaczeń nie znajdziemy, ale są takie, to jest termin naukowy, wzięty to jest z Wikipedii, także to nie jest mój wymysł. Ale idźmy dalej. Jednak czy mamy prawo wymagania od osób, które dla czystej przyjemności z rozgrywki wchodzą do gry? Mamy prawo wymagać od nich większego zaangażowania? No nie, no niestety nie mamy, bo one mają takie same prawo do grania w każdą dowolną grę multiplayer, jak i osoby, które chcą w tej grze osiągać wyniki. I niestety również, póki co, system doboru graczy jest skonstruowany tak, jak widzimy w obecnych bitwach. Nie opiera się on w żaden sposób na tym, żeby dobierać, nie wiem, 4 fioletów, 3 żółtych, 1 czerwonego, 5 zielonych, czy tam, no, cokolwiek, jakby tam kto tam sobie wymyślił. Nie ma tam schematu rozmieszczenia graczy według ich umiejętności. Losowo, jak popadnie, czasem tam ktoś płacze, że w jednej drużynie jest 5 fioletów, w drugiej nie ma nic. Robi się gwałt, bitwa kończy się w 5 minut. Kogo to obchodzi ogólnie, że no jest do dupy. No ale... Ja niestety nie mam tutaj nic do powiedzenia w tej kwestii, także jestem tylko sobie zwykłym cecekiem, który może ponarzekać i dostać ewentualnie bana, że narzeka za głośno, także to jest tylko tyle, co ja mogę zrobić. Także narzekam, jak mogę, to narzekam. Można by stwierdzić, że tacy gracze właśnie psują frajdę rozgrywki tym będącym po drugiej stronie barykady, ale tak zagraną piłeczkę można spokojnie sobie odbić. Osoby grające dla osiągnięcia konkretnego wyniku, dobrego wyniku, przeszkadzają tym... rozrywkowym, spowalniając przebieg bitew, czy na przykład nie udzielając wsparcia artyleryjskiego w ich karkołomnych rajdach. No bo jak ktoś sobie płynie sam na 4 okręty i potem dostaje szybki oklep i płacze, że ktoś mu tam nie pomógł, no to ktoś mu nie pomógł z jakiegoś powodu, nie dlatego, że nie chciał, tylko że w tej bitwie jeszcze chce coś udowodnić, coś chce zrobić, bo ocena ryzyka to jest też dosyć ważny czynnik i no taka zdolność ewolucyjna człowieka, bo ktoś, kto widzi tygrysa, raczej mu nie wejdzie prosto w pysk, tylko z tego pyska będzie raczej uciekał. Od tego pyska, przepraszam, żeby nie było, że jakieś tam niedomówienie. No ale mamy omówione te osoby, które grają dla zabawy teoretycznie. No i po drugiej stronie mamy osoby, które osiągają w grze wyniki będące poza zasięgiem graczy, którzy twierdzą, że grają dla zabawy. Może jednak w pojedynczych, niespotykanie szczęśliwych zbiegach okoliczności takie wyniki osiągną. Bo jak wszyscy doskonale wiemy, na dobry wynik składa się nie tylko umiejętność grającego danym okrętem, ale też to, co przeciwnik zrobi, to co jak się porozkładają okręty na mapie, jakie te okręty są. No nie ma po prostu tak, że jesteś dobry i na wszystkim zrobisz wynik. Do tego musi być kilka istotnych czynników. Bitwa musi być w miarę wyrównana, wtedy trwa długo i mamy czas robić ten wynik. Tutaj widzicie, że bitwa trwa już 12 minut ponad i, no i ten wynik się robi powolutku. Tylko trzeba mieć do tego sytuację i czas, żeby to zrobić. I co dalej?
przecież to ja skończyłem. I tu mamy niestety, moi drodzy, zaletę tego, o czym mówiłem wcześniej, czyli tego, że nie mamy w bitwach skillowego matchmakingu, bo gdyby było to ustawione tak, że sami zieloni na samych zielonych, z jednej strony zajebiście, no bo pokonaliśmy gracza, który jest na poziomie umiejętności bardzo blisko do naszego, czyli byliśmy od niego lepsi. Sami przez to czegoś się może nauczymy, będziemy jeszcze lepsi, także tak zwany progres tutaj się dzieje. Ale jeżeli nie mamy graczy, którzy pływają jako takie typowe mięso armatnie, to nie mamy na kim robić ładnych fragów, szybkich damage'ów i kręcić krakenów w starciu 2-3 czy 1-4, wyciągamy wszystkich, a nikt nam nic nie robi. No bo bez takich graczy, którzy właśnie są takim miąskiem w tej grze, czyli płyną sobie taki, o, płynie sobie kurfur wyspotowany pięknie, dostaje oklep, zero manewrów, zero jakiegoś kontowania, czegokolwiek, no płynie, strzela, no gówno go obchodzi, co się dzieje po drugiej stronie lufy. Mojej lufy zwłaszcza. Kiedy klepie mu tutaj ładnie damage. No ale troszeczkę odbiegliśmy od tematu. Wyszło na to, że ludzie grający bez cienia zastanowienia czy wyciągnięcia wniosków ze swoich błędów mają pełne prawo do gry w dowolną rozgrywkę. Również niestety w World of Warships. Ale kto w tym przypadku więcej traci? Ktoś, kto ogólnie, teoretycznie nie przejmuje się wynikiem, czy ktoś, kto dokładnie wie, co robić, jak robić, czego się po przeciwniku spodziewać, zna dany okręt, na którym płynie, zna okręt przeciwnika, wie, jakie ma typy torped ten okręt, wie, jakie są typy dymu, jaki ma zasięg radaru, no po prostu zna grę na wylot. Kto traci więcej, moi drodzy, w takim starciu? Wydaje mi się, że dużo bardziej stratne są właśnie te osoby, które chcą z tej gry wyciągnąć esencję, czyli tą radość z wygrywania, bo tak jak właśnie trafił mi się dzisiaj jeszcze nawet na grupie globalnej społeczności World of Warships post, gdzie ktoś napisał: grasz dla fanu czy grasz dla zabawy? No, napisał ktoś: gram dla zabawy, ale dla mnie zabawa to wygrywanie. No i ja się z tym w pełni zgadzam. No i w teorii obie te grupy mają prawo mieć do siebie pretensje. Te pretensje są w pewnym stopniu uzasadnione. Ale na pewno do wszystkich osób należących do tej grupy będzie to... Nie, czekaj, chwila, pomyliłem. Także tak jak wspomniałem, bardziej stratne są te osoby, które wkładają więcej zaangażowania, więcej wysiłku i więcej dają od siebie, żeby grać w grę. Bo będę grał w grę, wiadomo. Można takich ludzi określić mianem tryhardów, ale na pewno nie do wszystkich osób to do omawianych tutaj grupy będzie to pasowało. Według słownika slangu z internetów oznacza to osobę, która przesadnie stara się po osiągnięciu jakiegoś celu i przykłada do tego zbyt dużo emocji. No, czy ja wiem, jeżeli naprawdę siedzi taki koleś aż czerwony kurwa od tego, że mu tam nie weszła penetracja, nie ma cytadeli czy coś tam, bo musiało wejść, a nie weszło, no to dobra, jestem w pełni w stanie to zrozumieć, ale jeżeli ktoś sobie gra na luzie, bo umie i płynie sobie zrobić 3 fragi, 200 tysięcy i on się przy takiej grze bawi dobrze, ale nie pozwala mu na to skład drużyny, który zdechł w 3/4 w ciągu pierwszych 8 minut bitwy, a na przykład jeden gracz sam trzyma flankę, a po drugiej stronie przeważające siły nasze dostają opierdziel od małych ilości okrętów przeciwnika, no to troszeczkę to irytuje. Także obu tym grupom chodzi o to, żeby dobrze się bawić. Z tym, że jedna grupa wchodzi i się bawi, a druga czegoś od tej zabawy jeszcze wymaga. Czy jednak jedni mają prawo wymagać czegokolwiek od drugich? No nie. Czy WG może coś z tym zrobić? Może, ale systematycznie na wszelkie sugestie związane z grzebaniem przy matchmakingu, aby podobnie rozkładać graczy, jeżeli chodzi o ich umiejętności, WG zasłania się tym, że oczekiwanie w kolejce do bitwy trwałoby dłużej. Powiem wam, moi drodzy, że dla mnie to jest żaden argument, bo ja wolę na przykład poczekać sobie minutę, dwie, gdzie teraz czekamy około 30 sekund. Wolę sobie poczekać minutę, dwie w kolejce, niż zagrać bitwę, w której będę aktywny przez 6 minut, bo na więcej mi czasu zabraknie. Po prostu punkty się skończą, albo dostaniemy taki oklep, albo my tak oklepiemy przeciwnika, że im się skończą punkty i bitwa po takim czasie się zakończy. Także no, co kto lubi. Przy czym niejednokrotnie pojawiały się również liczne głosy mówiące o tym, że lepiej jest poczekać dłużej właśnie, niż żeby coś w bitwie się wydarzyło, mimo tego, że kosztem właśnie będzie tutaj dłuższy czas oczekiwania. Jakoś jak Wargaming zrobił rework, tutaj trochę chyba mi zabraknie trochę czasu na pogadanie jednak. Jak Wargaming zrobił rework, to okazało się raptem, że mogą w bitwach klanowych spotykać się drużyny, które mają lotniskowiec i którego nie mają.
Gdyby było tak ustawione, że tylko lotniskowiec na lotniskowiec, to wtedy oczekiwanie byłoby dłuższe. Ale nie bez przyczyny mamy tam dopis w czasie oczekiwania w kolejce. Czas oczekiwania bez ograniczeń. Nie ma tam żadnego problemu, ale 2 minuty na kołopach to już za długo. Tak więc podsumowując, moi drodzy, grając sobie po prostu tak, jak mówiliśmy na początku, czyli ginąc w pierwszych minutach bitwy, raczej nie przyzna się nikt otwarcie do tego, że popełnił szereg karygodnych błędów i dostają w zamian to jakieś tam torpedy na mordę czy devast. Nikt się do tego nie przyzna, bo taka jest nasza psychika. Taki przykład, że szedłem sobie ulicą, dostałem w pierdziel, ale to był fajny mecz bokserski. No tam było 3-1, ale ogólnie chyba fajnie się bawiliśmy. Osobiście nigdy tej logiki nie zrozumiem. Wiele osób ma bardzo wielki problem z tym, żeby się przyznać do tego, że coś zrobiło źle i przyznać się do porażki, ale to też jest sztuka, także nie jest hańbą przyznać się do błędu, niewiedzy, czy po prostu szlifować swoje umiejętności. Zwłaszcza przed samym sobą się przyznać do tego wszystkiego, moi drodzy, także wiem natomiast, że przyznanie się przed samym sobą do braku umiejętności i doświadczenia jest trudne, a zwłaszcza jeżeli musimy się przyznać komuś anonimowemu w internecie, bo był od nas lepszy w jakiejś tam grze czy czymkolwiek, jest jeszcze trudniejsze. Także zapraszam Was do komentarzy. Wybaczcie za ponadczasowy długi bełkot. No i w tym materiale to jest wszystko. Do usłyszenia. Cześć i na razie.